teraz mamy pytanie od tropem psa, więc dziękuję Ci za pytania i serdecznie Cię pozdrawiam. I tutaj jest pytanie, kiedy dostałam pierwszego psa, więc moim pierwszym psem właśnie była Sonia, tak więc dostałam ją 13 sierpnia 2013 roku. I ona była moim pierwszym psem w życiu, bo wcześniej nigdy nie miałam psa. Co najbardziej lubi robić Maja, więc na pewno bardzo lubi jeść i bardzo lubi biegać za piłką, bawić się. Czy Sonia ma rodowód? Więc nie, Sonia nie ma rodowodu. I teraz mamy pytanie od Victoria TV. Bardzo Ci dziękuję za pytanie i oczywiście serdecznie Cię, Wiktoria, pozdrawiam oraz Twoje zwierzaki. Do jakiego większego miasta mam najbliżej? Więc mam najbliżej do Kielc i jakiś czas temu bywałam tam bardzo często. No teraz bywam może trochę rzadziej, ale tak, więc mam najbliżej do Kielc, ponieważ mieszkam w województwie świętokrzyskim. Jaka by była moja reakcja na 100 tysięcy widzów? Więc szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie i wydaje mi się, że raczej nigdy bym tyle widzów nie miała, ale na pewno byłabym w wielkim szoku, bo nie spodziewam się tego i szczerze mówiąc, nie oczekuję tego, bo w ogóle zakładając kanał i właściwie nadal tak myślę, że wolę mieć mniej widzów, ażeby to były osoby, które rzeczywiście oglądają mnie zwyczajnie szczerze, które zwyczajnie lubią kanał, czy lubią po prostu oglądać sobie takie luźne filmiki, vlogi o psach z naszego życia, niż na przykład osoby, które będą wchodziły na kanał i oglądały tylko dlatego, żeby, nie wiem, napisać coś niemiłego albo żeby komentować, ponieważ naprawdę miałam też dużo hejtów i właściwie to wynikało to głównie z tego, że ktoś napisał coś niemiłego, dana osoba przeczytała i dalej drążyła temat, który właściwie nie ma znaczenia, bo wiele z tego było raczej kłamstwem. Miałam też osoby, które zmyślały, że ja ich hejtuję, czy pisały coś na ten temat, ale to właściwie nie ma znaczenia. Dlatego po prostu wolę, żeby mieć mniej tych widzów. Nie zależy mi na tym, żeby ta liczba aż tak rosła, a żeby to były osoby po prostu, które zwyczajnie mnie oglądają, a nie oglądają tylko po to, żeby, nie wiem, mi czegoś zazdrościć, albo żeby pisać kłamstwa, czy żeby mieć powód właśnie do dokuczania komuś, czy hejtowania. No ale na pewno nie spodziewałam się takiej liczby i byłabym w wielkim szoku. Czy chciałabyś się spotkać z widzami? No nie wiem, w sumie nigdy nie myślałam o tym. Jeżeli miałoby to być takie spotkanie, że na przykład umawiam się z kilkoma osobami na spacer z psami, na przykład idziemy na spacer zbiorowy, to tak, myślę, że chciałabym, że na przykład ja biorę Sonię, idziemy na spacer zbiorowy z kilkoma osobami, chociaż Sonia to jest różnie tak nastawiona do psów, bo ona na przykład jednych lubi, drugich nie. Na przykład Majan to jest taka, że ona raczej wszystkie pieski lubi, więc z każdym by się dogadała. Więc jeżeli to miałoby być takie spotkanie, na przykład zbiorowy spacer, to tak, a jeżeli takie spotkanie z widzami jakąś dużą liczbą, to raczej nie. Ale ja, wiecie, nie jestem jakoś, nie miałam jakoś tak bardzo dużej liczby oglądalności, czy bardziej może tych subskrypcji jest więcej, ale w stosunku do tej subskrypcji tyle osób, co mnie subskrybuje, to tyle mnie nie ogląda, więc myślę, że też nie byłoby chętnych tyle na jakieś spotkanie. Tak więc, no myślę, że raczej nie. I teraz mam pytanie od Mary JV, ale nie wiem, czy też dobrze to przeczytałam, tak więc jeżeli źle, to przepraszam, ale oczywiście serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję, że zadałaś pytanie. Czy kiedyś rozmawiałaś ze swoimi widzami na żywo? Więc właściwie to nie, no oprócz tego, że znam kogoś, kto mnie ogląda, ale to jest w ten sposób, że najpierw znam tą osobę, a może potem ta osoba zaczęła mnie oglądać, a nie w ten sposób, że jest to osoba, której nie znam i że z nią jakoś rozmawiałam na żywo, to nie. Gdybyś teraz dostała nowego psa, to jak byś go nazwała? No jeżeli to byłby piesek, nie suczka, no to mam na pewno kilka imion, które wcześniej sobie gdzieś wymyślałam, no to byłby albo Kuba, albo może Gucio, Tofik, albo Karmelek. No tak naprawdę dużo mam imion, które mi się podobają i pewnie też zawsze brałabym pod uwagę, jak zobaczę tego psa, czy z jakimś imieniem mi się na przykład kojarzy, może do niego to imię pasuje. Jeżeli byłaby to suczka, to właśnie podobają mi się takie imiona jak Luna, Emi. Moja koleżanka właśnie miała suczkę Goldenkę o imieniu Emi i mi się bardzo podobało to imię. Też mi się bardzo podoba imię Tosia. I też Lukrecja. Dużo właściwie mam imion, więc pewnie i tak bym wymyśliła może jakieś inne, bo to jest tak, że jak się zobaczy zwierzaka, to jednak się mu coś wymyśla nowego. Zwłaszcza jeżeli na przykład jakieś imienia pasuje czy coś. I masz już plany, co kupisz Soni na urodziny? Więc mam już plany, że planuję jej kupić szelki norweskie, ale nie wiem, czy jeszcze na 100% to tak wyjdzie, ale mam w planach właśnie taki prezent. Czy twoi znajomi wiedzą, że nagrywasz na YouTubie, więc większość nie wie, ale niektóre osoby wiedzą.
Czy rodzina wie, ale znajomi, no to niektórzy tylko. I teraz mam pytanie od 4 łapy, więc też oczywiście serdecznie Cię pozdrawiam. Jakie zwierzaki byś chciała mieć? Więc kiedyś w przyszłości na pewno chciałabym mieć jakiegoś gryzonia, właśnie świnkę morską lub chomika, ale też zawsze zastanawiałam się nad tym, nad królikiem. Oczywiście wiem, że królik nie jest gryzoniem, tylko ogólnie nad królikiem, no ale nie wiem, czy kiedyś. No i też był taki czas, właściwie dłuższy czas, bo od dawna chciałam mieć kotka. No wiem, że na razie nie będę miała, o ile w ogóle będę miała, a jeżeli już to za bardzo długo. No bo przez jakiś czas było tak już, że miałam go mieć i właściwie prawie już go miałam, ale jednak nie udało się, ponieważ mieliśmy wziąć kotka takiego, wiecie, bezdomnego. No ale niestety w końcu nie mogliśmy go wziąć. Ale no właśnie tak chciałabym. Chciałabym na pewno mieć kota albo i też jakiegoś gryzonia, ale to za jakiś dłuższy czas, ale oczywiście najbardziej ja lubię jednak psy, więc cieszę się, że mam psy. Jakie karmy polecam? Więc ja polecam akenę, ale no moja syna na przykład kiedyś jadła próbkę i nie bardzo smakowała, ale słyszałam, że dużo osób właśnie poleca i że u nich dobrze się sprawdza. Ale polecam też po prostu Brit karmę, bo u mnie jest to karma średniej jakości, ale u mnie najlepiej się ta karma sprawdza i Sonia na przykład ją uwielbia. Czy zbierasz, kupujesz gazety, koty z figurkami? Więc nie kupuję. A teraz pytanie od Justy XD, więc oczywiście dziękuję Ci za pytanie i bardzo serdecznie Ci Justy XD pozdrawiam. Zrobisz filmik z zwierzaczkiem moich widzów, więc no nie wiem, no gdyby ktoś, gdybyś widzowie, gdybyście po prostu chcieli taki filmik, to może mogłabym go zrobić, ale tak to nie wiem. I mieszkasz w bloku czy w domu, więc mieszkam w bloku. Pytanie od zwierzaka maniaczka, więc też Cię oczywiście serdecznie pozdrawiam. I pytanie, jaką karmę najbardziej lubią Sonia i Maja, więc one obydwie najbardziej lubią karmę Brit Premium Adult Smell suchą. Jeżeli chodzi o suche, no bo na przykład Sonia to w ogóle nie je mokrych, a Maja no to lubi jeszcze mokre karmy, na przykład z Doliny Noteci albo też z Winstona. I teraz pytanie od Rainbow Stables, ale nie wiem, czy dobrze przeczytałam, więc też przepraszam, jeżeli źle przeczytałam Twoją nazwę kanału, Twojego konta, ale oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję pierwsze, za pytanie. Znaczy tutaj pytanie, ile masz figurek koni, więc mam 31 razem ze śrobakami. Czy umiesz jeździć na koniach, więc niestety nie. I tutaj też pytanie, czy grasz w SSO? Więc nie wiem, czy to chodzi o grę Star Stable. Jeśli chodzi o tą grę, to na komputerze ściągnęliśmy ją i grałyśmy w nią. Tylko, że jednak tam okazało się, że ona jakoś darmowa jest do 5 poziomu, więc nie będziemy już w nią raczej Którego grać. Psa swojego najbardziej wolisz, więc ja tak samo. I teraz pytania z Facebooka. No z naszego fanpage'a. Pytania od Pieski Małe 3, więc bardzo Ci dziękuję za pytanie i bardzo serdecznie pozdrawiam Cię i oczywiście wszystkie pieski, czyli Tosię, Mele i Penę. Czy Twoje dziewczyny są zazdrosne o siebie nawzajem lub o członków rodziny? Więc tak, one są bardzo zazdrosne o siebie. A najbardziej są zazdrosne, jak na przykład jedną głaską czy jedną biorę na ręce. Na przykład jak wezmę Sonię na ręce, to Majka tak wokół mnie skacze, że wziąłem ją. Albo na przykład głaskam Sonię, to Maja podchodzi, żeby ją głaskać. I w ogóle też najbardziej trwa taka jakby walka zazdrości o to, jak przychodzi ktoś do domu i obydwie biegną do drzwi się cieszyć, to jest wtedy taka zazdrość, którą się będzie głaskało i staramy oczywiście się dwie naraz głaskać, jedną ręką i drugą, więc wszystkie oczywiście wtedy do nas biegną dwie, żeby głaskać i są o siebie zazdrosne, żeby którą najpierw, tak skaczą wtedy. Więc tak, są o siebie zazdrosne i są oczywiście bardzo zazdrosne też. Jak się z jedną bawię, to od razu trzeba bawić się z drugą. Albo na przykład o zabawki. Jedna drugi zabiera. Więc na pewno są bardzo zazdrosne. I kolejne pytanie. Czy Sonia lub Maja chodzą za tobą w domu jak cień? Więc Sonia na przykład jak była mniejsza, jak była szczeniaczkiem, to miała coś takiego, że właśnie tak chodziła. Później w sumie trochę przestała, tylko na przykład jeszcze jest takie coś, jak ona jest jedną osobą w domu, nie ma nikogo więcej, to wtedy tak trochę chodzi, ale ona bardziej dlatego, że boi się, żeby nie zostać sama, ona strasznie nie lubi zostawać sama w domu. To tak trochę chodzi, ale Sonia to tak średnio, ale najgorzej Majka. Majka to naprawdę chodzi jak cień,
i chodzi strasznie. Jak na przykład się pójdzie nawet do łazienki, to ona będzie stała pod łazienką, więc tak, ona chodzi jak cień za kimś. No, za mną właściwie. I czy Najczęściej. Zuzia jeszcze urośnie, więc tak, urośnie. I teraz pytanie od Weroniki. Więc też dziękuję Ci za pytania i Cię pozdrawiam. I to pytanie, wolisz pieski Pieski czy czy wolę kotki? psy? Koty też lubię, ale jednak zdecydowanie zawsze lubiłam psy bardziej. Czym Maję będziesz sterylizować, więc prawdopodobnie tak, ale jeszcze się zastanawiamy i jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale chyba raczej tak. Czy Zuzia lubi Maję, więc trudno powiedzieć, no bo wiadomo, że bo psy to jakoś tak bardziej po nich widać, na przykład czy się lubią, czy się dogadują, niż pomiędzy na przykład żółwikiem a psem. Ale na przykład Zuzia już się jej tak nie boi, jak wcześniej, zdecydowanie lepiej. Maja też koło niej już chodzi, wącha ją i Zuzia się jej w ogóle nie boi. Tak więc wydaje mi się, że już w miarę tak. Nie wiem, czy może aż, że ją lubi, ale już na pewno się jej nie boi. I tutaj też kolejne pytanie, więc również Cię oczywiście pozdrawiam. Daj pytanie, czy będziesz mieć kota, więc no teraz już nie, no bo jak mam jednak dwa psy, to zwłaszcza w bloku, no to raczej to nie będę miała kota. Czy kiedyś w przyszłości, za bardzo długo to być może, nie wiem jeszcze, więc no różnie jeszcze może być. Więc to są już wszystkie pytania. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę u góry i do zobaczenia w kolejnych filmach.